Cześć. witam, szanownych państwa. Dawno temu w Łodzi kupiłem po kimś, kto zbierał, zmarł, a potem czyścili mu mieszkanie zbiór różnych takich bibelocików, a to zbierał wpinki, a to medale, a to bileciki, inne takie różności, a pomiędzy nimi znalazłem coś, czego się nie spodziewałem. Pamiątki związane z bitwą pod Verdę. Nazwa ta stała się synonimem tak samo poświęcenia, jak i militarnej głupoty. Miejsca, którego zły duch wojny na wyniszczenie miał już dawno odejść do Lamusa, jako coś, co więcej w historii wojen się nie powtórzy. A jak na złość, co trochę się powtarza ostatnio u naszych sąsiadów za rzeką. Dziś krótko opowiem Wam o walkach o Verdun, no bo skoro już mam te przedmioty, to żal by było ich nie wykorzystać. Zapraszam. Pierwsza wojna światowa zasłynęła z tysięcy kilometrów okopów, księżycowego krajobrazu, nieludzkiego okrucieństwa i braku ruchu. Wojna okopowa była czymś nowym, absolutnym paraliżem od morza aż do Alp, w którym każdy dzień i tak pochłaniał potężne ilości gotówki, zasobów i ludzkich żyć, a nie rokował przesunięcia frontu nawet o centymetr. Wojna, która miała skończyć się do Bożego Narodzenia, trwała w impasie już dwa lata. Opracowany przez generała Ericha von Falkenhayn na Plan Gericht, czyli po polsku sąd, został wcielony w życie 21 lutego 1916 roku i miał zakończyć ten impas. Nowa koncepcja odcinała się od wielowiekowej tradycji prowadzenia wojen. To nie manewr, podstęp czy taktyczna finezja miały pokonać Francję. Nowoczesna artyleria i potęga przemysłowa Niemiec miały zmielić francuskie wojsko, niczym maszynka do mięsa. By taka mielarka mogła skutecznie działać, trzeba było zmusić wroga do ciągłego pchania ludzi w jeden na tyle mały punkt, by można było skupić na nim całą przewagę artyleryjską. Tak narodziła się strategia wojny na wyczerpanie. Na cel tej nowej strategii wybrano miasto Verdun nad rzeką Mozą. Otoczone fortami, liniami kolejowymi, było drugą linią obrony republiki po tym, jak ta utraciła Alzację i Lotaryngię w wojnie francusko-pruskiej. Jego wieczne umocnienia powiększono i rozbudowano, wylewając morze betonu, by stworzyć nowoczesne fortyfikacje. Miasto, twierdzę, nazwano sercem Francji. Jego zdobycie przełamałoby linię frontu, jednak realnie. Niemcy i tak nie mieliby sił i środków, by tę przewagę wykorzystać i zrolować wrogie armie ku Morzu i Alpom. Chodziło o to, że Francja z powodów tak strategicznych, jak i prestiżowych, nie może sobie pozwolić na upadek miasta. Otóż Niemcy zauważyli, że główną osią narracji wojennej polityki francuskiej jest wyzwolenie ziem okupowanych przez wroga. A więc, by zmusić ich do bezmyślnego pchania mas ludzkich prosto pod lufy armat, Wystarczyło w jednym punkcie nawet nie zdobyć, a zagrozić, że utracą kolejny kawałek ojczyzny o znaczeniu symbolicznym. Niemcy mieli więc tylko zająć taki gorący kawałek terenu, sprowokować Francuzów do kontrakcji i wybić ich jak kaczki ostrzałem artyleryjskim. Na papierze wszystko wyglądało bardzo prosto i pięknie. Nawała artyleryjska miażdżyła obrońców i odcinała zaplecze. Zerwano mosty na mozie, zablokowano połączenia kolejowe. Potężne forty odcięte od zaopatrzenia i wsparcia szybko miały paść pod oblężeniem. Tylko 21 lutego, w pierwszym dniu bitwy, na głowy Francuzów spadło około miliona niemieckich pocisków różnych kalibrów. Kolej nie nadążyłaby dowozić amunicji, dlatego Niemcy już zawczasu musieli zbudować potężne magazyny tuż za linią frontu. W ciągu kilku kolejnych dni francuska obrona po pierwszym wstrząsie i porażkach stwardniała. Zaopatrzenie miało od teraz docierać traktem zwanym Świętą Drogą, którą na prędce utwardzono, by mogła wytrzymać ruch ośmiu tysięcy ciężarówek. Ewakuowano cywili. Miasto odcięte od świata miało być utrzymane za wszelką cenę, tak jak przewidzieli Niemcy. I choć nie wykorzystali oni w pełni sukcesu, to Francuzi byli wstrząśnięci. Na dowódcę drugiej armii broniącej tego odcinka został wyznaczony generał Philippe Petain. Jego energiczne zarządzanie doprowadziło do uratowania zagrożonego odcinka. Dozbroił rozbrojone rok wcześniej forty, zorganizował sektory obrony, udrożnił logistykę, wdrożył skoordynowane użycie artylerii oraz stworzył tzw. kierat. No cóż to takiego? Otóż, będąc pod ciągłym ostrzałem artylerii wroga, żołnierze bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, zużywali się. Nawet jeśli nie zabiły ich czy nie poraniły odłamki, to dostawali psychozy, chorowali i tracili całkowicie morale. Dlatego powstał kierat system rotowania oddziałów, by żaden nie był w tym piekle na pierwszej linii frontu dłużej niż kilkanaście dni. Następnie zastępował go świeży oddział, a zluzowany szedł na tyły, by tam uzupełnić straty i odpocząć, tak by nie zajechać tych ludzi do końca. Po początkowym sukcesie planu Falkenhayna na wyciągnięcie Francuzów do walki, które miały ich wykrwawić, Niemcy wpadli we własną pułapkę. Bo przecież, by utrzymać nacisk, który zmusi Francuzów do pchania rezerw pod ich lufy, sami musieli angażować coraz więcej ludzi. I atakować, by wywrzeć presję. Francuzi ściągnęli więcej artylerii i ustawili za mozą własną maszynkę do mięsa, która mieliła Niemców. I tak oto kolejne miesiące to nieustanne walki i kontrataki, w których obie strony wykrwawiały się właściwie porówno. Mógłbym w tym miejscu podać Wam mnóstwo nazw każdego korpusu, dywizji, pułku, batalionu, drogi, wsi, wzgórza, strumyka, wąwozu, czy kropki na mapie. Ale nie oddaje to istoty tych zmagań, które całkowicie zdemolowały geografię rejonu. Oddają ją za to liczby. Zamiast wzorem poprzednich epok przehandlować ziemię za czas lub poświęcić czas w zamian za ziemię, obie armie miały miesiącami wyżynać się wzajemnie, nie odpuszczając na krok. Historia znała takie przypadki, ale nigdy aż tak intensywne, długie i przerażające. Przez kolejne 10 miesięcy, walcząc o dokładnie te same nic nieznaczące leje, rowy, doły i gruzowiska, obie strony traciły tysiące żołnierzy dziennie. Bitwa stała się symbolem, celem samym w sobie, oderwanym od wielkiej strategii i żadna strona nie chciała odpuścić. Trwały też walki w innych odcinkach frontu, ale Werdę miało być dalej atakowane i bronione. Stoczono legendarne boje, jako Fort Vaux, który padł dopiero 7 czerwca, które nabrały podobnie jak cała bitwa znaczenia mistycznego dla narodu francuskiego. W ciągu tej krwawej batalii został odwołany Peton, a na jego miejsce powołano generała Nivella. Zdaniem generalicy Kierat, choć umożliwiał zachowanie zdrowia psychicznego i sprawności żołnierzy, to wymagał zbyt wiele rezerw i zbyt częstego rotowania. Prościej było okazać im gnić w okopach, czekając na nieuchronną śmierć. Niemcy. Też szybko stracili poczucie sensu czasu i rezonu. Każdy kolejny atak i kontratak nie prowadził do rozstrzygnięcia, tylko powiększał listę pułków, które przestały istnieć. Już latem było wiadomo, że przeciąganie bitwy przez Niemców nie przyniesie żadnych korzyści, ale oni też nie mogli od tak odpuścić zajętego terenu. Dopiero 15 grudnia Francuzi zrobili Niemcom to, co oni prawie rok temu im. Najpierw potężną nawałę artyleryjską, po której w ich pozycję weszła piechota i zmiotła aż do miejsca, z którego zaczęli ofensywę. Bilans jest porażający nawet dziś. Po stronie francuskiej to prawie 60 tysięcy zabitych, 212 tysięcy rannych i 88 tysięcy zaginionych. I ważne, co znaczą ci zaginieni? Jeńcy? Dezerterzy? Otóż w większości oznacza to ludzi zmielonych przez artylerię na taką papkę, że nie zostało nic do identyfikacji. Pod Verdun walczyło milion. 250 tysięcy Francuzów i prawie 700 tysięcy Niemców. Tych drugich zginęło lub zostało rannych 337 tysięcy. Obie strony złożyły daninę krwi z ponad 700 tysięcy żołnierzy, skondensowanych na jakichś 180 km kwadratowych. To mniej niż gmina, w której mieszkam. I to jest najbardziej przerażające, właśnie ta komasacja wszystkiego do tak małego punktu po to, żeby ta wojna na wyniszczenie była skuteczna. Niemcy nie złamali Francuzów, nie wykrwawili ich armii, armia się nie rozpadła, a też sami nie utrzymali terytorium, które i tak było bezużytecznym morzem Błota i ruin. Nowy, głównodowodzący Nivel przeprowadził rok później ofensywę, która skończyła się równie spektakularnym fiaskiem i jeszcze większymi stratami aliantów niż Niemców i o mały włos nie doprowadził do tego, co nie udało się Niemcom rozpadu armii francuskiej. Niemcy zaś także zostali poturbowani i skupili się na innych frontach. Falkenheina zastąpił Duet Hindenburg i Ludendorff. Do sierpnia następnego roku Francuzi odbili niemalże cały obszar wokół miasta, który w trakcie ofensywy zajęli Niemcy. A w końcowym etapie wojny, jesienią 1918 roku, to z tego obszaru ruszyła amerykańsko-francuska ofensywa. Miasto zostało zniszczone w całości, okolica także. Po zakończeniu wojny cały obszar walk wokół Verdun stał się strefą czerwoną, niezdatną do zamieszkania z powodu zniszczeń i zalegającej w ziemi amunicji. Verdun stało się dla Francji symbolem poświęcenia. Hasło: nie przejdą narodowym zawołaniem. Po zakończeniu wojny zaczęto sprzątać to gigantyczne pobojowisko. Zużyto tam około 60 milionów pocisków. Z czego szacuje się, że jakieś 12 milionów wciąż czeka na wydobycie. Obszar ten jest najbardziej skażonym wojną kawałkiem Francji i jednym z najniebezpieczniejszych pobojowisk na ziemi. Kwestie zanieczyszczenia pól bitewnych po wojnie zostawię sobie na osobny film, bo jest to bardzo ciekawa kwestia. Z pola bitwy utworzono las, z wytyczonymi ścieżkami i postawionymi pomnikami oraz cmentarzami. Ciekawostką jest, że drzewa, które tam rosną, sadzili Niemcy, przywożąc sadzonki z lasów Schwarzwaldu w ramach reparacji wojennych. Powstały cmentarze, w tym wspaniałe osuarium obok fortu Douaumont i mauzoleum nad okopem bagnetów, o którym też wspomnę w osobnym, króciutkim materiale. To z tego pobojowiska przywieziono ciało nieznanego żołnierza do grobu pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. Możecie te pomniki zobaczyć na tych oto pocztówkach z epoki. Od lat międzywojennych po dziś dzień odbywają się tam obchody rocznicowe, z których pochodzi ta naszywka. A najciekawszy w tym zbiorze jest medal ustanowiony po wojnie przez Radę Miasta Verdun dla osób zasługujących w pracy na rzecz pokoju. W ruch pokojowy zaangażowało się wielu weteranów obu stron psychicznie i fizycznie poturbowanych tym, co tam przeżyli. Choć, jak pokazała historia, mieli spotkać się jeszcze raz znów w mundurach. Maszynka do mielenia mięsa podkopała wolę Francuzów, a lęk przed powtórką tej tragedii żył mocno w głowach oficerów, którym 20 lat później Znów przypadła rola obrońców Francji. To tam wykuła się francuska wiara w siłę fortyfikacji, linię Marginotta i strach przed szaleńczo śmiałymi działaniami. W tym samym miejscu narodziło się poczucie krzywdy, z którego po niemieckiej stronie wyrósł nazizm. 15 czerwca 1940 roku miasto, twierdzę, w końcu zdobyli Niemcy. Jego bohaterski obrońca, marszałek Pétain, został zapamiętany najmocniej przez historię nie z obrony miasta, lecz tego jak zdradził Francję i stał się jednym z najsławniejszych kolaborantów Hitlera. Pod Verdun sławę zdobył też inny Francuz, który wyzwolił Francję. Charles de Gaulle, ranny w marcu 16 roku, dostał się do niemieckiej niewoli. Dla Francji Verdun ma znaczenie równie wielkie, jak pobojowisko pod Gettysburgiem dla Amerykanów, czy cmentarz orląd Lwowskich dla nas Polaków. A propos Polski. 6 lutego 1921 roku miasto, a właściwie jego ruiny odwiedził Józef Piłsudski i udekorował werdęg krzyżem Virtuti Militari. Mam nadzieję mieć kiedyś dość czasu i pieniędzy, by pojechać tam pozwiedzać i osobiście oddać hołd poległym, bo przecież na niemieckich cmentarzach spoczywają tysiące ślązaków, wielkopolan, mazurów, kaszubów i innych naszych rodaków zmuszonych do udziału w tym krwawym szaleństwie. W pruskich mundurach. Technika wojskowa poszła do przodu. Rozwijano metody infiltracji, z których narodzili się szturmowcy, a 20 lat później Blitzkrieg. Czołgi i wsparcie lotnicze miało umożliwić tworzenie wyłomów w obronie przy minimalnych stratach własnych. Potem tworzono kierowane bomby i nowe urządzenia do obserwacji z powietrza, by ataki były punktowe, precyzyjne, jak najmniej kosztowne. Wszystko to miało przywrócić dynamikę w wojnie. Przyspieszyć ją i co za tym idzie zmniejszyć straty. A wszystko zaczęło się przez masakrę pod Verdun. I oto jesteśmy w 2022 roku pod Bachmutem. Te same mięsne szturmy, niekończące się okopy, wzajemne mielenie wrogich armii, miasto i okolica zniszczone niczym powierzchnia księżyca i nagromadzenie klasycznej artylerii, która wypływając miliony pocisków, orzeł ziemię metr po metrze. Przerażające jest to, że minęło ponad 100 lat, a ludzkość. Wciąż nie jest w stanie uwolnić się od koszmaru, który wtedy stworzyliśmy. I tak oto, zanim pozbędę się tych pamiątek, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że je wykorzystałem, by opowiedzieć Wam tę historię jako pewien przyczynek. Dziękuję za uwagę, żegnam się i życzę dobrej nocy, miłego dnia. Nie wiem, o której będziecie oglądać. I tak pewno znowu wyjdzie mi, że dodałem w nocy. Cześć.